Zazwyczaj to jest tak, że pomysł się bierze z głowy, czyli z niczego. Czyli jest jakiś moment, jakiś impuls, czegoś brak. Pora wejść w plener, pora zrobić coś innego niż było to do tej pory. Coraz więcej mieszkańców interesuje się tym i coraz więcej przychodzi. To jest bardzo fajna inicjatywa i bardzo się z tego cieszę. Duże przeżycie estetyczne i takie duchowe, no i wspaniali wykonawcy. Bardzo miło gościć po raz kolejny w Elblągu, na scenie elbląskiej, tym razem w Barżantarni. Cieszę się, że miałem przyjemność koncertować z tak wspaniałymi muzykami. Mam nadzieję, że publiczność również te emocje pozytywne odebrała, które staraliśmy się przekazać. Przekraczam jakąś taką magiczną barierę i jestem nagle w innym świecie. Tego nie da się opisać. Nie umiem tego powiedzieć. Tak, tak. Czuję się tam to krążenie tych dobrych takich fluidów w obie strony. Jest niesamowite przeżycie.